Bronianie od pierwszej minuty zmusili gości do obrony własnej bramki. Jednak sami długo nie potrafili wykorzystać tej ogromnej przewagi i umieścić piłki w siatce Jarosława Krupskiego. Goście atakowali tylko z kontry, bowiem skoncentrowali się bardziej na obraniu własnego pola. Pierwszy strzał podopieczny trenera Bogusława Kaczmarka oddali w 15 minucie. Drugi, bardziej niebezpieczny, w 40. Jednak Robert Wind, będąc tuż przed bramką Krużyńskiego, efektownie przestrzelił. Jedyny gol w tym spotkaniu padł w 70. minucie, kiedy to sędzia Andrzej Szczełkun dopatrzył się w polu karnym faulu na Pawle Kryszałowiczu i podyktował 11. Piłkarze Bełchatowa długo nie mogli pogodzić się z tą decyzją. Szansy na objęcie prowadzenia dla Amiki nie zmarnował Radosław Biliński, który ładnym strzałem umieścił piłkę w bramce Jarosława Krupskiego. Mimo jeszcze wielu sytuacji, gospodarzom nie udało się zdobyć kolejnych goli, bowiem obrona Górników Bełchatowa była niezwykle skuteczna. Amika pokonała GKS Bełchatów 1-0.